podjąłem się organizacji tego 13 Amber Cup w Gliwicach. To ma być show, to ma być zabawa. Ma się podobać kibicom, wystąpią piłkarze, wystąpią zawodnicy reprezentacji Polski, obecni jak i byli. Będę chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Mam nadzieję, że moja drużyna wygra i pokażemy dla kibiców dobry futbol. Oczywiście sztuczna trawa, oczywiście bandy, oczywiście cała wizualizacja przygotowana przez nas, przez Polski Związek Piłki Nożnej. Cieszę się, że mogę brać w tym udział. Mam nadzieję, że będzie fantastyczna zabawa. Mam możliwość zorganizowania zespołu. Staram się oprzeć zespół na zawodnikach tutaj z regionu, związanymi ze Śląskiem, związanymi z Gliwicami. Znane marki, także na pewno będziemy musieli się wysiedlić jako zespół, ale mam nadzieję, że wyjdziemy obronną ręką. Jest to piłka właśnie dla rodzin, piłka dla wszystkich, piłka dla tych wszystkich ludzi, którzy kochają sport, chcieliby zabawę na trybunach. Chcielibyśmy pokazać zawodników, którzy wyjdą do tych kibiców, będą rozdawali autografy. Będzie można zrobić sobie z nimi fotę, będzie z nimi można sobie przybić piątkę. Jest to bardzo fajna zabawa zarówno dla dzieci, jak i dla starszych osób. Jest rywalizacja. Mamy przygotowanych DJ, konferencjerów prowadzących, znanych oczywiście w całej Polsce. Również będą youtuberzy, również będą ludzie, którzy są związani z piłką nożną. Kasia Kiedrzynek, Ewa Pajor, Ola Sikora, to są na pewno nazwiska w piłce damskiej, które gdzieś tak nas elektryzują. To są zawodniczki, które no, nie odbiegają mężczyzną. Mam kontakt w Danii z piłką kobiecą. Byłem na meczu Brøndby z Juventusem. Jestem na bardzo wysokim poziomie, także cieszę się, że będę mógł mieć okazję przyjrzeć się znowu gdzieś tam reprezentacji dziewczyn. Ja wystąpię w roli trenera i dziewczyny będą grały u mnie w drużynie. Jedna z dziewczyn, czyli Kasia, która jest bramkarką w Paris Saint-Germain, będzie strzegła moje bramki, a Ewa Pajor, mam nadzieję, że strzeli jakąś bramkę i doprowadzimy ten mecz do zwycięstwa. To trochę inne podejście jednak trzeba mieć do kobiet na boisku niż do mężczyzn. Poradzisz sobie? Dam im cenne wskazówki i poradzą sobie. Ja tylko przypomnę, na ostatnim Amber Cup puchar zdobył Jurek Brzęczek razem ze swoją Wisłą Płock. Teraz troszeczkę ten turniej jest w innym wydaniu, ale Jurek został zaproszony i mam nadzieję, jako polski trener też również zagości na gliwickiej hali. Pracujemy dniami i nocami, aby ta impreza wypaliła. Na turnieju będzie kilka ciekawych zespołów, będzie KTS Weszło, będzie Polska Stars i będzie reprezentacja TVP, także na pewno będą towarzyszyły duże emocje. My chcielibyśmy tą piłkę pokazywać zawsze z jak najlepszej strony i to mnie bardzo cieszy.